Swój ostatni mecz tej jesieni rozegrali piłkarze Stadionu Śląskiego Chorzów w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych. Rywalem drużyny trenerów Pawła Grycmana i Andrzeja Nieściora była ekipa Wiktorii Częstochowa. To wygramy! Stadion! Murowanym faworytem spotkania byli gospodarze. Chorzowianie, mając jednak w pamięci kilka tegorocznych potknięć z teoretycznie słabszymi przeciwnikami, nie pozwolili sobie na zlekceważenie rywala od początku, przeważając i konsekwentnie dążąc do zdobycia goli. Wynik w 18 minucie meczu otworzył Aleks Tyszczak. Najlepszy snajper stadionu kilka minut później mógł podwyższyć rezultat, ale zabrakło zimnej krwi. Niewiele brakowało, by ta sytuacja zemściła się na podopiecznych trenerów Nieściora i Grycmana. Częstochowianie zmarnowali jednak doskonałą okazję do wyrównania. Później atakowali już tylko gospodarze, raz po raz zagrażając bramce Wiktorii. W 37 minucie było 2-0. Na listę strzelców ponownie wpisał się Tyszczak. Do końca pierwszej odsłony piłkarze stadionu szukali trzeciego gola, ale do przerwy wynik nie uległ zmianie. Drugie 45 minut rozpoczęło się od błędu jednego z defensorów Wiktorii przy przejmowaniu piłki i rzutu karnego dla stadionu. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Tyszczak, który w 47 minucie meczu miał już na koncie hat-trick, a w całych rozgrywkach 24 gole. Stadion dalej atakował, a różnica klas między jedną a drugą drużyną była coraz wyraźniejsza. W 53 minucie ładnym strzałem popisał się Krystian Czudek i było 4-0 dla stadionu. 7 minut później niespodziewanie po ładnym technicznym uderzeniu Wiktoria zdobyła bramkę, jak się miało okazać, honorową. W 66 minucie były już 5-1 dla stadionu. Swojego gola zdobył Marcin Barczyk. Przez kolejnych 10 minut gospodarze stworzyli sobie kilka następnych okazji do podwyższenia rezultatu. Szósty gol padł w 77 minucie. Pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Jakub Szramek. W 82 minucie swoją bramkę zdobył Mateusz Lubkowicz, a stadion prowadził już 7-1. Swoją drugą bramkę mogli pokusić się goście. Po ich akcji gra wróciła na połowę Wiktorii. Yeah.
Na dwie minuty przed końcem meczu doszło do dość kuriozalnej sytuacji. Najpierw za drugą żółtą kartkę boisko opuścił jeden z częstochowian, a dosłownie kilkanaście sekund później za zupełnie niepotrzebny faul na zawodniku bez piłki. Czerwony kartonik obejrzał piłkarz stadionu i obie ekipy kończyły mecz w dziesiątkę. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego wynik meczu na 8-1 dla Chorzowian ustalił Barczyk. W doliczonym czasie gry piłka wylądowała jeszcze w siatce gości po raz 9, ale tym razem sędzia odgwizdał pozycję spaloną napastnika stadionu. Stadion Śląski Chorzów wygrał z Wiktorią Częstochowa i zimę spędzi na drugim miejscu w tabeli ze stratą 9 punktów do prowadzącego Górnika Zabrze oraz przewagą 5 oczek nad trzecim pod Beskidziem Bielsko-Biała. No na pewno cieszy takie zakończenie. Jest to też dowód tego, że chłopcy podeszli poważnie do tego spotkania, nie patrzyli w tabelę na to, że przeciwnik może jest sporo niżej, ma dużo mniej punktów i to jest na pewno bardzo cenne. Do tego dążymy, nad tym pracujemy i mam nadzieję, że chłopcy wreszcie zrozumią, że nie ma co patrzeć, oglądać się na przeciwnika, na to, gdzie on jest w tabeli. Każdego trzeba szanować, na każdego trzeba wyjść maksymalnie zmobilizowany, wtedy jest oczekiwany rezultat, no taki jak dzisiaj. Drugie miejsce w tabeli, ale nie da się ukryć ze sporą stratą do Górnika Zabrze, także myślę, że tytuł mistrzowski jest już rozstrzygnięty, albo prawie rozstrzygnięty, ale my na pewno się nie poddamy i po dobrze przepracowanym okresie zimowym na pewno podejmiemy walkę, będziemy chcieli jak najwięcej punktów na wiosnę zdobyć.